Księga Amosza, rozdział 5, część 1. Słuchajcie tego słowa, które ja nucę nad wami jako pieśń żałobną domu Izraela. Upadła, już nie powstanie dziewica Izraela. Leży na własnej ziemi i nikt nie może jej podnieść. Bo tak... Te słowa, które tutaj Amos napisał, pewnie najpierw śpiewał jako żałobną pieśń, tak żeby jego rodacy mogli ją słyszeć i żeby wiedzieli, że zbliża się upadek Izraela. Ta dziewica, o której śpiewał, symbolizowała państwo, które miało się już nie odrodzić. Bo tak mówi Wszechmogący Pan do domu Izraela. Miasto, które wyprawiło w pole 1000, zachowa 100. A to, które wyprawiło 100, zachowa 10. Amos zapowiadał wielką klęskę na wojnie. Z tych, którzy na nią wyruszą, wróci 1/10. Bo tak mówi Pan do domu Izraela. Szukajcie mnie, a żyć będziecie. Lecz nie szukajcie Betelu i nie chodźcie do Gilgalu i nie pielgrzymujcie do Beerszeby, gdyż Gilgal pójdzie na wygnanie, a Betel obróci się w nicość. Ta klęska spadnie na Izrael dlatego, że nie szuka Boga. Bóg powiedział wyraźnie, w jaki sposób ma być czczony. Nakazał, żeby jego świątynia była w Jerozolimie i żeby tylko tam składano mu ofiary i odprawiano wszystkie obrzędy. Ale Izraelici zbudowali sobie inne ośrodki kultu i tam chodzili. Wmawiali sobie, że czczą Boga, który wyprowadził ich przodków z Egiptu, ale w rzeczywistości czcili swoje własne wyobrażenia. Bóg poprzez Amosa zapowiedział, że zniszczy te ośrodki kultu. Pewnie stanie się to podczas tej wojny, z której wróci co dziesiąty Izraelita. Szukajcie Pana, a żyć będziecie. Aby nie przerzucił się na dom Józefa jak ogień i strawił go, a nikt w Izraelu nie będzie mógł go ugasić. Pożar jest wielkim nieszczęściem. Jeżeli wybuchnie, trudno go ugasić i zawsze przynosi wielkie straty. Amos zapowiadał Izraelitom, że Bóg szykuje im taką klęskę jak pożar, tylko że dotknie nie pojedynczy dom, ale cały naród. A stanie się tak dlatego, że naród go lekceważy, nie chce go znać. Biada tym, którzy przemieniają prawo w piołun, a sprawiedliwość rzucają na ziemię. Piołun jest bardzo gorzki, bardzo niedobry w smaku, a prawo powinno być dobre, powinno służyć dobru tych, którzy temu prawu podlegają. Ale ludzie, którzy nie słuchają i nie szukają Boga, nie są w stanie ustanowić takiego prawa. To, które tworzą, napełnia goryczą ludzi, którzy się z nim stykają i nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością. On tworzy Plejady i Oriona. Mrok przemienia w poranek, a po dniu zsyła ciemną noc. Wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi. Pan imię Jego. On zsyła zgubę na mocarza i zagładę sprowadza na twierdzę. Ludzie, którzy ustanawiają takie prawo i w taki sposób rządzą, stają się wrogami Boga, czyli mają najpotężniejszego wroga, jakiego tylko można sobie wyobrazić. Kogoś, kto stworzył wszechświat, kto stworzył wszystko na ziemi i kto kieruje wszystkim, co się na ziemi dzieje. Dla Boga nie jest niczym trudnym doprowadzić do zguby nawet kogoś, kto uważa się za potężnego, kto ma wojsko, ma twierdzę. Nienawidzą obrońcy prawa w bramie i mają wstręt do tego, który mówi prawdę. Ponieważ pobieracie dzierżawne od biednego i bierzecie od niego daninę zboża, to chociaż budujecie domy z ciosanego kamienia, nie będziecie w nich mieszkać, a chociaż zasadziliście rozkoszne winnice, wina z nich pić nie będziecie. Bo wiem, że liczne są wasze zbrodnie i wielkie wasze grzechy. Gnębicie niewinnego, bierzecie łapówki,
a prawo ubogich obalacie w bramie. Amos tłumaczył rodakom, dlaczego spotka ich tak ciężki los. Bóg ma przeciwko nim nie tylko to, że nie czczą go w taki sposób, jak on by tego chciał, ale także to, że są zakłamani, że jeżeli ktoś domaga się sprawiedliwości, to ma przeciwko sobie większość narodu, a ludzie ubodzy są uciskani przez bogatych. Naród się do tego wszystkiego przyzwyczaił, ale Amos tłumaczył mu, że to są wielkie grzechy i zapowiadał tym bogaczom uciskającym ubogim, że chociaż mają wielki majątek, to nie będą korzystać z niego, że Bóg do tego nie dopuści. Już niedługo wszystko stracą. Przeto kto rozumny, niech milczy w tym czasie, gdyż jest to czas zły. Kiedy te nieszczęścia zapowiedziane przez Amosa zaczną się dziać, to wielu będzie narzekać, będzie głośno biadać, ale Amos zapowiada, że takie narzekanie będzie przejawem głupoty. Rozumni ludzie zdadzą sobie sprawę, że to, co się dzieje, sami na siebie sprowadzili swoim grzesznym życiem i będą milczeć. Tak przyszło razem stanąć nam jedyny raz. Nagroda piękna czeka tam, pędzimy wraz. Naprzód patrz, biegiem marsz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. Naprzód patrz, biegiem marsz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. Tak jak ślepy świat ku mecie gnaj, Jezusa znasz. Od winy wolny wszystko z siebie daj, wszystko co masz. Naprzód patrz, biegiem masz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. Naprzód patrz, biegiem masz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. Życie to nie żart, o walki znój, na pięści walcz. Na zawsze odrzuć grzechu gnój, Bóg tego wart. Naprzód patrz, biegiem masz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. Naprzód patrz, biegiem masz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. Przyjaciół w biegu dano ci na wiele lat. Upadniesz ramię, podaw mi twój szczery brat. Naprzód patrz, biegiem masz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. Naprzód patrz, biegiem masz, nieznikomy wieniec zdobyć czas. Zawodem przyszło bracie stanąć nam ten jeden raz. Sam Jezus da nagrodę tam.